krew. Czasami jedyny i niezastąpiony ratunek dla chorego. O tym, że warto się nią podzielić, po raz kolejny przekonują nas członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Przez listopad i grudzień NZS-iaki zachęcają nas do udziału w wampiriadzie. Można powiedzieć, że wampiriada jest odwiedzinami u starych, dobrych znajomych, bo są to cykliczne akcje. W ramach wampiriady na uczelniach wyższych udaje nam się pobrać bardzo dużą ilość krwi. To jest jeden z drugiej strony nasza obecność na uczelniach wyższych pomaga uświadomić tym osobom, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z krwiodawstwem, że jest to ważna sprawa i może w ten sposób zachęcić ich do właśnie rozpoczęcia oddawania krwi. Na początku listopada cząstką siebie można było się podzielić dzięki zaangażowaniu NZS-ów Politechniki i Uniwersytetu Przyrodniczego, a między 27 a 29 listopada Uniwersytetu Ekonomicznego. Organizację wampiriady jesiennej edycji rozpoczęliśmy już w wakacje, bo trzeba było ustalić najpierw termin w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, później formalności na uczelni, czyli pozwolenie na organizację akcji, załatwienie sali, tak, no i później kwestia przygotowania. To jest projekt, w którym angażuje się praktycznie cały NZS. Pomimo, że jest stworzona grupa projektowa, staramy się wszyscy nawzajem wspierać i wymieniać, ponieważ jest to jeden z naszych głównych projektów i zależy nam, żeby ta akcja honorowego krwiodawstwa odbyła się tak, jak powinna. Popularna wampa ma na celu nie tylko zebranie jak największej ilości krwi. Równie ważne jest propagowanie idei dobroczynności, uświadomienie, jak wiele możemy zrobić dla innych, bez większego wysiłku. Teraz to ja pomagam komuś, kto tej pomocy potrzebuje, a równie dobrze to kiedyś ja mogę być w potrzebie. Oprócz oddania krwi możemy również podzielić się swoją dobrocią, czyli osoby, które oddadzą krew, mogą oddać swoje czekolady do jednego z oddziałów dziecięcych w Poznaniu. Jeżeli jeszcze nie oddawałeś krwi w jesiennej edycji wampiriady, nic straconego. Krwiobusy czekają na ciebie na wydziałach Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Wampiriada w tym roku organizowana będzie w trzech miejscach, w terminie od 18 do 20 grudnia. W wampiriadzie mogą brać nie tylko udział studenci, zachęcamy również każdą zainteresowaną osobą, która może przyjść i oddać krew, jest w stanie to zrobić. Warto zrobić sobie przerwę w lepieniu pierogów i wpisać wampę do swojego kalendarza. Nas nic to nie kosztuje, a komuś może uratować życie. Do zobaczenia w krwiobusie!